Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cześć na poniedziałek, pas prawdy i pancerz sprawiedliwości. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Efezjan 6,14. Choć trudno określić, co Paweł miał na myśli, mówiąc o pasie, wydaje się, że Efezjan 6,14 słowo to oznacza skórzony fartuch, który chronił podbrzusze i biodra żołnierza, a jednocześnie nie krępował jego ruchu w walce. W tym sensie pas był podstawowym elementem wyposażenia żołnierza. Do tego elementu apostoł porównuje prawdę. Zaraz po pasie prawdy apostoł wymienia pancerz sprawiedliwości. W ten sposób w jednym wersecie Paweł połączył pojęcia prawdy i sprawiedliwości. Przeczytaj tekst z Listu do Królewskich, z Psalmów, Przypowieści, Księgi Izajasza, Koryntian i Efezjan. Jak wersety te pomagają nam zrozumieć powiązanie między prawdą i sprawiedliwością? Dlaczego są one tak ważnym elementem wyposażenia do walki w wielkim boju? Księga Pierwsza, Księga Królewska, 3 rozdział. Pierwsza Księga Królewska, 3 rozdział. I werset 6. Salomon odrzekł: Ty okazałeś Twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego że postępował przed Tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca i zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Psalm 15. Werset 2. Ten, który żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim. Psalm 96. Werset 13. Przed obliczem Pana, bo idzie, zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej wierności. Przypowieści Salomona, 12 rozdział. I werset 17. Kto mówi prawdę, wypowiada to, co słuszne, lecz świadek fałszywy kłamie. Księga Izajasza, 48 rozdział. I wiersz 1. Słuchajcie tego, domu Jakuba, którzy nazywacie się imieniem Izraela i z nasienia Judy pochodzicie. Przysięgacie na imię Pana i wyznajecie Boga Izraela, lecz nieprawdziwie i nieszczerze. 2 list do Koryntian. 2 list do Koryntian, 6 rozdział. I werset 7. W słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości, ku natarciu i obronie. I list do Efezjan. Piąty rozdział. I werset 9. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Gdy apostoł Paweł mówi o sprawiedliwości jako pancerzu w kontekście duchowej walki, ma na myśli zagadnienia moralne.
Czynienie tego, co prawe i stosowanie się do zasad sprawiedliwości, czyli innymi słowy, życie prawdą, jest tak ważne dla chrześcijanina w walce z mocami zła, jak pancerz dla żołnierza na polu bitwy. Gdy zaniedbujemy czynienie tego, co prawe i gdy odwracamy się od poznania prawdy, wtedy łatwo padamy ofiarą ataków szatana, gdyż brakuje nam niezbędnego wyposażenia. Z drugiej strony, choć owa sprawiedliwość obejmuje prowadzenie sprawiedliwego życia, zawsze musimy pamiętać, że istnieje także inny aspekt sprawiedliwości, mianowicie sprawiedliwość Chrystusa, która okrywa wierzącego i jest dla niego jedyną podstawą nadziei zbawienia. Póki trzymamy się tej prawdy, iż nasze zbawienie opiera się wyłącznie na Jezusie, będziemy strzeżeni przed najsilniejszymi atakami duchowymi skierowanymi przez szatana przeciwko nam. Atakami mającymi nas doprowadzić do zniechęcenia i pogrążenia się w rozpaczy. Czy kiedykolwiek byłeś kuszony, by porzucić nadzieję daną ci w Jezusie i poddać się zniechęceniu z powodu twojego sposobu życia, charakteru i czynów? Jeśli tak, to dlaczego zrozumienie prawdy o sprawiedliwości Chrystusa jest niezbędne jako obrona przeciwko tego rodzaju atakom szatana? Dziękuję bardzo.